Święty Jan jest dziś w niebie i widzi liturgię niebiańską i doznaje zachwycenia. Czy mamy takie doświadczenie zachwycenia w liturgii, w modlitwie, zachwycenia Bogiem, zachwycenia Jego sprawami, Jego działaniem? Myślę, że tak często wciąga nas to, co ziemskie, że bardzo potrzebujemy widzenia liturgii niebieskiej, tego zachwytu. I myślę, że wiem, że nie chodzi o jakieś oderwanie od rzeczywistości, ale o takie pozwolenie Bogu, by mi ukazać całą rzeczywistość, nie tylko tą ziemską, nie tylko tą niebieską, ale połączenie tego, co niebieskie, z tym, co ziemskie. Potrzebujemy zobaczyć to połączenie, bo to jest jeszcze bardziej zachwycające. Może warto by się bardziej przyłożyć do modlitwy albo bardziej korzystać z liturgii, żebyśmy w tym mogli pełniej uczestniczyć. To sam Bóg chce nas zabierać w te miejsca, które są zachwycające, bo On wie, że potrzebujemy zachwytu, aby sobie lepiej radzić tu na ziemi. Miałem kiedyś prowincjała, który za każdym razem pytał się, ilu ludzi przychodzi na spotkania, ilu masz tam w duszpasterstwie, a ilu jest na mszy. Tak jakby sukces i powodzenie tej ewangelicznej misji mierzony był jedynie liczbami i pękającym w szwach kościele. Zawsze byłem wtedy lekko zirytowany, bo nie było pytania o to, co robicie, jak się rozwijacie, jak się pogłębiacie, tylko ile was jest, czy pęczkujecie. Nie? Ale to jest wspomnienie duszpasterza. Dzisiejsza Ewangelia o tym, że Bóg każdemu daje jakiś rodzaj talentu, miny i oczekuje, że to pomnożymy. Jak komuś wiele dano, od tego się będzie wiele wymagać. To znaczy, jak masz wiele talentów, to inwestuj. Inwestuj w drugiego człowieka, buduj relacje, służ tym, co otrzymałeś. To jest logika miłości chrześcijańskiej. To jest też takie odpowiedzialne podejście do życia, że nie użalam się nad tym, czego nie mogę, czego nie potrafię, co mnie zmiażdżyło, co mnie zdeterminowało, ale cieszę się tym, co jest. Rozdaję to, pomnażam to. Na tym polega życie na chwałę Boga. Na tym polega też to, co pyta ten właściciel, który każdemu powierzył jakiś depozyt. Co zrobiłeś z czymś, co nie było twoje tak do końca? Czy potrafiłeś w sposób hojny to przeżyć, zainwestować? Dzisiaj jesteśmy zaproszeni do takiego ruchu.